Są skierowane do mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże. Dla osób dorosłych są to zajęcia i cała grupa spotyka się raz w tygodniu w piątki o godzinie 17.30 do 18.30. Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczą turystyki, dnia codziennego, miejsc usługowo-turystyczno-urzędniczych i nauczanie odbywa się poprzez stosowanie gotowych struktur językowych i oczywiście podstawianie odpowiedniego słownictwa poprzez właśnie wykorzystanie technologii informacyjnej, czyli ludzie po prostu rozmawiają, czyli poprzez naturalne takie sytuacje, nie gramatyka tylko i słówka, tylko używanie tego w konkretnych sytuacjach życiowych. To są konwersatoria języka angielskiego przy kawie. Czyli atmosfera jest totalnie, jesteśmy rozluźnieni, prawda? Chodzi o to, żeby nauczyć się, jak porozumiewać się w języku angielskim w sytuacjach codziennych. Czyli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, prawda? Albo na przykład nawet spotykamy turysty tutaj na naszych ulicach Białegostoku. Pyta się o czas, tak? Która jest godzina? Potrafimy się porozumieć. Potrafimy porozumieć się również za granicą, tak? Czyli na przykład idziemy na zakupy. Wiemy, jak kupić dany produkt. Czy to jest sklep spożywczy, czy to jest wielki supermarket. Zawsze możemy się dogadać. Również na lotnisku. Czyli tutaj na tych naszych spotkaniach języka angielskiego praktykujemy scenki, które mogą się zdarzyć gdzieś tam, na przykład na wyjeździe, no oczywiście po angielsku. Tak jest życie wzięte. Ludzie po prostu, szczególnie teraz, kiedy jest ten czas pandemii, nie spotykają się, nigdzie nie chodzą, a tu dodatkowo mają możliwość i spotkania się, i nauczenia się czegoś nowego, poznania też siebie nawzajem właśnie w takich innych sytuacjach, nie tylko w takim życiu codziennym.